drodzy bracia i siostry, i ci wszyscy, którzy obchodzą, świętują z nami uroczystość Bożego Narodzenia. Opatrzności Bożej także w tym roku możemy oczekiwać Boga z nami, Emanuela, który przychodzi do nas na ziemię. Przychodzi każdego dnia, rodząc się na ołtarzu w czasie Eucharystii. Przychodzi do nas przez Słowo, przez drugiego człowieka. Tę noc betlejemską pragniemy jeszcze raz obchodzić Jego pamiątkę narodzenia i prosić, i otworzyć także serca nasze, by napełnił nas radością i pokojem. W tym roku świętowaliśmy rok świętości małżeństwa i rodziny. Niech święta rodzina dalej otacza nas swoją opieką. Niech wyprasza nam liczne powołania kapłańskie i zakonne, a także dobre rodziny, dobre małżeństwa. Bo w ten sposób każdy człowiek, który odkryje właściwą swoją drogę, będzie szczęśliwy. I w tym następnym roku, który nadchodzi, niech Boże Dziecię błogosławi nam wszystkim, aby nasz Kościół w sposób szczególny w archidiecezji lwowskiej cieszył się dobrymi i licznymi powołaniami do stanu duchowieństwa. Szczęść Wam Boże, radosnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.